Mężczyźni cierpią w milczeniu. To prawda, ale nie zawsze powinniśmy im w tym przeszkadzać. Okazywanie emocji nadal nie jest uważane w społeczeństwie za męskie, zwłaszcza tych trudnych emocji. A dziś o trudnym temacie cierpienia u mężczyzn, stereotypach i co chyba najważniejsze o próbach ich przełamania. Zanim więc zaczniemy, zadam jedno pytanie, na które spróbuję odpowiedzieć. Czy sposób, w jaki stereotypowo mężczyźni przeżywają cierpienie, jest zły? Zanim przedstawię dwie strategie tego, jak mężczyźni cierpią, to odnośnie rodzajów milczenia mamy ciekawe badanie z 2017 roku, w którym Chris Bowden z Uniwersytetu Victorii w Wellington zbadał młodych Nowozelandczyków w wieku 17 do 25 lat, którzy doświadczyli samobójstwa ich bardzo bliskiego przyjaciela. I choć w większości sytuacji tego typu cierpienie i żałobę przechodzi się w oparciu o klasycznych 5 etapów żałoby, to jest zaprzeczenie, gniew, targowanie się, depresja i akceptacja, to we wnioskach pojawił się bardzo silny aspekt milczenia. Dokładnie 4 rodzaje milczenia. Milczenie osobiste, takie, które jest próbą dywersji, przekierowania myśli na inne tory, to unikanie tego tematu w wierze, że uda się zagoić. Milczenie prywatne, takie, które wynika z presji wychowania i oparte jest na podświadomym wypieraniu emocji, różni się od tego osobistego tym, że dzieje się niejako wbrew woli cierpiącego i jest sprzeczne z jego wolą. Milczenie publiczne, takie, które wynika z presji otoczenia, gdy każda inna reakcja jest nieakceptowana przez ogół, oraz analityczne, silne związane ze strategią refleksyjną, którą omówię też później. Jak więc widzisz, można milczeć na różne sposoby. Nie każdy z nich jest w sposób oczywisty zły. Zacznijmy jednak od początku, od odpowiedzi na kluczowe pytanie. Dlaczego mężczyźni cierpią w milczeniu? Okazuje się, że głównym odpowiedzialnym za to milczenie jest nasza kultura i oczekiwania społeczne. Mniej sama, w cudzysłowie, męska natura. Ten kod kulturowy i wychowawczy przekazywany w społeczeństwach przejawia się na dwóch poziomach. W świadomym wychowaniu oraz w nieświadomej społecznej presji. Zacznijmy od stereotypu męskości, z którym jest bardzo dużo nie tak. W sytuacjach kryzysowych oczekuje się stereotypowo od mężczyzn takich postaw. Emocjonalna rezerwa, stoicyzm, powstrzymanie się od ekspresji, utrzymanie kontroli, podejście pragmatyczne nastawione na działanie. Gdy przez chwilę zastanowisz się nad przeciwnościami powyższych sformułowań, to otrzymasz szybką odpowiedź społeczną na postawy inne niż te, które wymieniłem. Emocjonalne roztrzęsienie, ekspresja i egzaltowane przeżywanie cierpienia, brak kontroli nad emocjami i sytuacją, podejście depresyjne. To wszystko tworzy taki obraz stereotypowej, histerycznej kobiety. Niestety, tak to jest z takimi wyrazistymi stereotypami, że często te dorozumiane, negatywne przypisuje się kobietom, co ogólnie świadczy o stereotypach bardzo źle. Tylko że ten stereotyp to guzik prawda. To bardzo wąskie patrzenie na stereotypy, gdzie mamy męskiego mężczyznę, dla którego jedynym ratunkiem dla takiego milczącego zdławienia emocji będzie swego rodzaju feminizacja cierpienia. To zakłada jeden błąd, że jest tylko jeden sposób na dobre przeżywanie cierpienia, jest on skrajnie ekspresyjny i wylewny. Poukładajmy więc to sobie. Mamy bardzo ubogi materiał badawczy dotyczący tego, jak ludzie przechodzą cierpienie w rozgraniczeniu na płcie i skuteczności tych metod. Badania nie pokazują jednoznacznie, że sposób, w jaki mężczyźni przeżywają cierpienie w milczeniu, jest w jakiś sposób gorszy od tego, jak stereotypowo przeżywają to samo kobiety. To może się wydać kontrintuicyjne, ponieważ przyjmuje się, że dławienie emocji, chowanie ich w sobie może szybko prowadzić do np. chorób psychosomatycznych. Zakłada się, że takie strategie w przypadku cierpienia będą skuteczne. Wygadanie się, wypłakanie się, zrozumienie tego, co się stało, czy interwencja psychologiczna w trudniejszych przypadkach. Okazuje się, że nie do końca, a przynajmniej nie jest tak w przypadku cierpienia, które należy rozgraniczyć od pojęcia traumy. To trochę inne rzeczy. Jakie więc strategie przyjmują mężczyźni? Są dwie. Strategia dywersji i strategia refleksji. Pierwsza, strategia dywersji. Dywersja należy do tych silnych strategii, która z pozoru może wydawać się gorsza, bo świadomie odsuwa się uwagę od sedna problemu, od myślenia o problemie. Może to skierować i często kieruje mężczyznę do intensywnej pracy, by zagłuszyć ten niepokój wewnętrzny
by udowodnić coś. Dywersja może też skończyć się znacznie gorzej, gdy mężczyzna będzie odciągał uwagę od cierpienia używkami czy działaniem dla siebie szkodliwym. Zresztą ten stereotyp jest bardzo silny kulturowo. Gdy przeanalizujesz sobie kilka ostatnich filmów, jakie obejrzałeś i zastanowisz się, co robi facet, gdy był przybity, coś mu nie wyszło, przeżywał jakąś porażkę, ktoś umarł. Co robili prawdziwi faceci? Szli do baru. Szklaneczka, whisky albo piwo. Zresztą strategia dywersji, czyli zagłuszania niepokoju innymi działaniami, potrafi być zaskakująco potężna. W nieco innym temacie okazuje się ona niezwykłym motorem napędowym. Więc skoczmy na chwilę do zupełnie innego tematu. W jednym z pierwszych raportów organizacji The Clergy Project możemy przeczytać, że strategia dywersji odpowiada za naprawdę bardzo dużo dobrego robionego w imię religii. Jakie jest wnioskowanie? The Clergy Project to organizacja non-profit ze Stanów, zajmująca się pomocą duchownym, którzy stali się niewierzący i po 10, 20 czy nawet 40 latach posługi religijnej nie tylko nie posiadają wielu specyficznych umiejętności przydatnych na rynku pracy, ale ich odejście od wiary z reguły skutkuje ostracyzmem społeczności i ich rodziny. Organizacja ta pomaga im się odnaleźć w nowym życiu. Jeden z pierwszych raportów po kilkuset interwencjach opisywał, że jednym z najbardziej charakterystycznych oznak wątpiącego, czy też wręcz niewierzącego duchownego, żyjącego w silnym stanie wyparcia, jest angażowanie się przez niego w bardzo rozbudowane projekty społeczne czy pomocowe. To ciekawa zależność, bo im większy niepokój i niepewność dany duchowny odczuwał, tym chętniej i aktywniej angażował się lub inicjował projekty społeczne o naprawdę dużej skali i naprawdę pomagał wielu ludziom. Finalnie chcę pokazać, że strategia dywersji, odwrócenie uwagi od problemu, wyparcia cierpienia jest bardzo potężna. I nie jest to żaden pikuś. Jaki można z tej strategii wyciągnąć wniosek? Jeśli mężczyzna cierpi, ale czuje silną potrzebę działania, należy pozwolić mu działać. Nie wytrącać go z tego działania, nie rozpraszać. To jego podstawowy mechanizm radzenia sobie z tym. Dywersja stanie się rozwiązywaniem problemów. Rozwiązywaniem problemów natomiast mężczyzna buduje często swoje poczucie wartości. Jeśli więc cierpi, to przeciwstawi temu cierpieniu swoją wartość. Podda ją próbie i jeśli się sprawdzi, wyjdzie z tego obroniony. Często dopiero po tym etapie mężczyzna będzie gotowy się otworzyć na inne strategie radzenia sobie z cierpieniem, na przykład na wylewną rozmowę. W terminologii strategii dywersji nazywa się czasem przedmiotowym potraktowaniem cierpienia. Druga strategia, strategia refleksji. Refleksja natomiast może być już uznana za będącą bliżej strategii typowo w cudzysłowie kobiecy, gdyż silnie skupia się na zrozumieniu i zaakceptowaniu sytuacji, która cierpienie powoduje. W terminologii używa się też określenia cierpienia intuicyjnego. U mężczyzn będzie to w pewnym zakresie poddanie się tym silnym emocjom, wypuszczenie ich. Często jednak przejawia się to potrzebą porozmawiania, poskarżenia się, ponarzekania, posłuchania jakichś historii. Istotne jest tutaj słowo posłuchania i najczęściej milczenia. Dla osób, które nigdy nie ćwiczyły świadomego słuchania, słuchanie i milczenie może być sytuacją nietypową i wzbudzającą zadziwienie otoczenia. Pytanie się więc, dlaczego milczysz, czemu nic nie mówisz, zachowujesz się jakoś dziwnie, mogą świadczyć o tym, że właśnie facet podjął strategię refleksji, ale może nawet tego do końca nie rozumieć, po prostu. Obie te strategie, refleksji i dywersji, wdrażamy często nieświadomie, intuicyjnie. Obie te strategie osiągają jakiś sensowny cel. Jeśli my, faceci, jesteśmy już w trakcie tych strategii, nie ma sensu na siłę ciągnąć nas do innych rozwiązań. Wiele z tych działań prowadzi wprost do zaleczenia ran i akceptacji nowego stanu rzeczy. Nie każdy facet potrzebuje wypuścić emocje. Nie zawsze będzie to najlepsze rozwiązanie. To stereotyp, że za każdym razem trzeba pozwolić facetowi popłakać, dać mu przestrzeń. Leczenie ran nastąpi tylko w miejscu, w którym cierpiący czuje się komfortowo. A na terapii może czuć się 20 razy gorzej i trzeba umieć dobrze rozgraniczyć traumę od cierpienia. Mam nadzieję, że pokazałem Ci przynajmniej ułamek tego, jak cierpią mężczyźni i dlaczego nie powinniśmy im tak często przeszkadzać. A ja tymczasem dziękuję za Twój czas. No i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.